Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Pan Jezus Chrystus powiedział, jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Niektórzy chcieliby wmówić nam, że zanim Syn Człowieczy przyjdzie z nieba w obłokach, cała ziemia od jednego do drugiego bieguna wypełniona będzie sprawiedliwością. Chcieliby nas przekonać, że wskutek przyjaznych ludzkości dążeń naszych dni możemy spodziewać się rządów sprawiedliwości i pokoju. Ale ten fragment ze Słowa Bożego, jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego, rozwiewa tego rodzaju mrzonki. Jak to było za dni Noego? Czy sprawiedliwość i prawda panowały na ziemi? Czy ziemia wypełniona była poznaniem Pana? Odpowiedź Pisma Świętego brzmi jednoznacznie, ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości, i spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, od 11 do 12 wersetu. Tak też będzie za dni Syna Człowieczego. Sformułowanie to jest dość wyraziste. Sprawiedliwość i nieprawość doprawdy niewiele mają ze sobą wspólnego. Niewiele też jest podobieństwa między ogólnie panującą bezbożnością a wszechobecnym pokojem. Serce, które jest uległe Słowu Bożemu i tym samym wolne od tendencyjnych poglądów, rozpoznaje z łatwością prawdziwy charakter dnia poprzedzającego przyjście Syna Człowieczego. Za czasów Noego doprawdy nie było nic, co w jakikolwiek sposób przypominałoby stan ogólnej sprawiedliwości i pokoju, i czegoś podobnego nie będzie również przed przyjściem Pana. Niewątpliwie człowiek wykazał się nie lada energią, aby uczynić świat przyjemnym miejscem przebywania. Ale myśl, aby uczynić z niego miejsce, w którym Bóg mógłby się dobrze czuć i zamieszkać, była mu zupełnie obca. Tak samo i dzisiaj człowiek angażuje swoją całą energię w usilne starania, by usunąć ze swej drogi wszelkie kamienie i uczynić świat tak atrakcyjnym, jak tylko jest to możliwe. Nie ma to nic wspólnego z prostowaniem ścieżek dla naszego Boga i wyrównywaniem tego, co nierówne, by wszelkie ciało mogło oglądać chwałę Pańską. Tak jak mówi nam Słowo Boże w Księdze Izajasza, 40 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Cywilizacja faktycznie robi postępy, ale cywilizacja to jeszcze niesprawiedliwość. Świat upiększa się i przygotowuje, ale nie na przywitanie Chrystusa, lecz na Antychrysta. Człowiek niestrudzenie się uwija, aby pieczołowicie utkanym własnoręcznie płaszczykiem przykryć swą nagość i bezsilność, ale ich zakrycie wcale ich nie eliminuje. Są jedynie przykryte lichą warstwą i wkrótce zostaną ujawnione w całej swej brzydocie, jak nigdy dotąd. Jednym ruchem szkarłatna szminka zostanie starta, a zgrabne, wystrugane drzewo cedrowe przewrócone. Tamy, przy których użyciu człowiek próbuje zawęzić wartki strumień ludzkiej złości, ustąpią już wkrótce pod jej silnym naporem. Wszelkie usiłowania, aby utrzymać w ryzach każdy przejaw fizycznego, duchowego i moralnego zwyrodnienia adamowego potomstwa,
okażą się daremne. Położę kres wszelkiemu ciału. Brzmi klarowna wypowiedź Boga. Nie człowiek, lecz Bóg zadecydował o jego końcu. Nawet jeśli szydercy pytają, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Zbliża się nieuchronnie chwila, w której wszyscy kpiarze otrzymają odpowiedź, a dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. List Piotra, 3:4-10. Tak brzmi odpowiedź, jakiej Bóg udzieli na szyderstwa dzieci tego świata. W jaki sposób odpowie na tęsknotę i wyczekiwanie dzieci Bożych? Niech Bogu będzie chwała. Ich perspektywa jest zupełnie inna. Pośpieszą one na spotkanie oblubieńca w obłokach, zanim jeszcze zło sięgnie zenitu i zanim wyleje się przepełniona czara gniewu Bożego. Kościół Boży nie czeka na moment spalenia świata w ogniu sądu, lecz na wzejście jasnej jutrzenki porannej, o czym mówi nam objawienie 22:16. Pojednajcie się z Bogiem, niezależnie od tego, z jakiego punktu widzenia nie przyglądalibyśmy się przyszłym wydarzeniom, czy to Kościołowi w chwale niebios, czy światu w płomieniach sądu, czy to przyjściu oblubieńca, czy nadejściu złodzieja, czy porannej jutrzence, czy palącemu skwarowi słońca, pochwyceniu Kościoła, czy nastaniu dniu sądu, w każdym z tych przypadków zauważymy, jak ważną jest oferta łaski Bożej dla zgubionych grzeszników. Oto teraz dzień zbawienia, mówi 2 Koryntian 6:2. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. 2 Koryntian 5:19. Jeszcze dzisiaj Bóg chce zdobywać ludzi, wkrótce będzie sądzić, dzisiaj wszystko jest jeszcze łaską, niedługo gniewem. Dzisiaj przebacza jeszcze grzechy przez krzyż, wkrótce karać je będzie wieczną kaźnią. Teraz posyła jeszcze we wszystkie strony świata cudowną wiadomość o swej obfitej, suwerennej łasce. Ogłasza grzesznikom wieść o dokonanym dziele odkupienia przez drogocenną ofiarę Chrystusa. Zapewnia ich, że wszystko zostało już za nich dokonane i wszystkim jego wymogom stało się zadość. Czeka, aby wciąż jeszcze móc okazywać swą cierpliwość. Cierpliwość naszego Pana jest ratunkiem dla wielu, gdyż Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. 2 Piotra 3:9. Jakże poważna jest i dzisiaj ta prawda. Bezgraniczna łaska jest oferowana, bezgraniczny sąd zbliża się wielkimi krokami. Z jakim zainteresowaniem powinniśmy śledzić rozwój zamysłów Boga? Pismo Święte rzuca tak jasne światło na nie, że nie jesteśmy, jak to określił pewien chrześcijański pisarz, zmuszeni, aby przyglądać się w osłupieniu mającym miejsce dookoła nas wydarzeniom, jakbyśmy nie wiedzieli, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Powinniśmy dokładnie znać nasze stanowisko, rozpoznać tendencje dzisiejszych praw, które rządzą światem i być świadomi tego przerażającego nurtu, który zasila z ogromną prędkością wszystkie jego poboczne dopływy. Ludzie śnią być może o nastaniu Złotego Wieku, natomiast wiara widzi wyraźnie burzowe chmury oraz to, bardziej
kłębiące się na horyzoncie. Coraz to bardziej kłębiące się na horyzoncie. Zbliża się sąd. Nadchodzi dzień gniewu. Drzwi zostaną wkrótce zamknięte, a moc nieprawości i ostry obłęd wkrótce objawią się w nieznanym dotąd wymiarze. Możesz o tym przeczytać w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział od 7 do 12 wersetu. Jakże ważne jest zatem, aby wszędzie rozbrzmiewał głos ostrzegający. Chciejmy przez wierne świadectwo przeciwdziałać zgubnemu samozadowoleniu, które opętało całą ludzkość. Opadnięcie wód. Wróćmy jednak do historii Noego i przyjrzyjmy się mu w nowych okolicznościach. Wcześniej widzieliśmy, jak budował arkę. Widzieliśmy go również wewnątrz arki. Teraz zobaczymy, jak opuszcza statek i zajmuje miejsce w zupełnie nowym świecie. Chciałbym w tym miejscu wspomnieć krótko o czymś, co nie będzie obce dla tych, którzy zajmowali się już kiedyś dokładniej różnymi epokami lub szafarstwami wprowadzanymi przez Boga. Henoch został zabrany do nieba przed nadejściem sądu, podczas gdy Noe przeszedł przez sąd i został zachowany przez mocną rękę Bożą. W Henochu wielu widzi obraz Kościoła, który zostanie zabrany przez Jezusa Chrystusa do domu Ojca, zanim jeszcze zło sięgnie zenitu i Bóg dokona nad nim sprawiedliwego sądu. Noe jest z kolei obrazem wierzącej resztki Izraela, która będzie musiała przejść przez głębokie wody ucisku i ogień sądu i na mocy nowego przymierza wprowadzona zostanie w obszar błogosławieństw tysiącletniego królestwa. Oczywiście podzielam w pełni tego rodzaju postrzeganie symbolicznego przesłania zawartego w historii obu mężów bożych, ponieważ jest ono w 100% zgodne z nauką Pisma Świętego. I wspomniał Bóg na Noego, jak mówi 8 rozdział, 1 werset. Po zakończeniu sądu Bóg pamięta o wyratowanej rodzinie i wszystkim, co znajduje się w bezpośrednim związku z nią. I sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba. I ustał deszcz z nieba, o czym mówi również Słowo Boże w 8 rozdziale, 1 i 2 werset. Promienie słońca zaczynają na nowo ożywiać świat, który został ochrzczony chrztem sądu. Sąd jest dziwnym dziełem Boga, jak mówi Izajasza, księga 28 rozdział, 21 werset. Pomimo, że przez sąd Bóg zostaje uwielbiony, i otrzymuje należne mu chwałę i cześć, nie znajduje w nim żadnego zadowolenia. Chwała jego imieniu. On jest wciąż gotów, by opuścić stanowisko sędziego i stanąć na gruncie łaski, ponieważ ma radość i upodobanie w okazywaniu miłosierdzia. Po 40 dniach otworzył Noe okno, które uczynił. I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. Tak mówi nam 8 rozdział, 6 do 7 wersetu. Nieczysty ptak wyfrunął i z pewnością spoczął na pływającej padlinie. Nie powrócił już nigdy do arki. Gołębica zachowała się zupełnie inaczej. Ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść i wróciła do niego do arki, bo wody były na powierzchni całej ziemi. I wyciągnął rękę, pochwycił ją i wniósł ją do siebie do arki,
Poczekawszy jeszcze następne 7 dni, znów wypuścił gołębicę z arki. Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży liść z drzewa oliwnego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 8 rozdział. I od 8 do 11 wersetu. Ta krótka historia przedstawia nam obrazowo dzieje zrodzonej na nowo duszy, która w pośród otaczającego ją spustoszenia szuka i znajduje swój dział jedynie w Chrystusie. Jednocześnie chwyta się mocno rękojmi swego dziedzictwa, to jest Ducha Świętego, który w Słowie Bożym często występuje w obrazie oliwy. List do Efezjan, 1 rozdział, 14 werset. I tym samym składa dowód na to, że sąd należy do przeszłości i może powitać nową ziemię. Natomiast cielesne usposobienie potrafi wszędzie znaleźć miejsce swojego wytchnienia, tylko nie w Chrystusie. Każda nieczystość stanowi dla niego godny pożądania pokarm. Gałązka oliwna pozbawiona jest dla niego wszelkiego uroku. Wszystko, czego pożąda, znajduje się tam, gdzie panuje śmierć. Bynajmniej nie myśli przy tym o nowym świecie i jego przewyższającej wszystko wspaniałości. Natomiast serce, które zostało pouczone przez Ducha Świętego, może odpocząć i radować się jedynie tam, gdzie Bóg znajduje swoją radość i spoczynek. Dusza wierzącego spoczywa w arce swego zbawienia aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, jak mówią nam Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 21 werset. Jakże szczęśliwi jesteśmy, gdy Pan Jezus daje trwały pokój do naszych serc i gdy nie szukamy spełnienia w świecie, który podlega wyrokowi sądu Bożego. Gołębica zawróciła do Noego i czekała cierpliwie na nastanie czasu, kiedy będzie mogła znaleźć dla siebie miejsce spoczynku. Tak też i my powinniśmy zająć nasze miejsce w społeczności z Chrystusem, aż do czasu Jego wywyższenia i nastania chwały wieku przyszłego, bo jeszcze tylko mała chwila. A przyjdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, jak mówi nam list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 37 werset. Wszystko, czego nam potrzeba, to odrobiny wytrwałości, aby Pan skierował nasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. 2 Tesaloniczan, 3 rozdział, 5 werset. I możemy zwrócić uwagę na to, co się stało, gdy Noe opuścił arkę. Wtedy rzekł Bóg do Noego: wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą. Tak czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, 15 i 16 wersecie. Ten sam Bóg, który powiedział: uczyń sobie arkę oraz wejdź do arki, mówi teraz: wyjdź z arki. Wyszedł więc Noe i zbudował Noe ołtarz Panu. Tak czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 8 rozdział, 18 i 20 werset. Noe w prostocie podąża za wezwaniem Boga. Wersety te przedstawiają nam posłuszeństwo wiary oraz charakterystyczny dla niej sposób oddawania czci Bogu. Te dwie rzeczy idą zawsze ze sobą w parze. Ołtarz staje w miejscu, gdzie krótko przedtem szalały śmierć i sąd. Arka przeniosła Noego i jego rodzinę w bezpieczne miejsce. I jego rodzinę i Noego przeniosła bezpiecznie przez wody sądu. Wyrwała go ze starego świata i wprowadziła w nowy, w którym Noe odnajduje swoje miejsce jako czciciel Pana. Bardzo ciekawe jest rozważanie tego tematu w powiązaniu z ważnym zarządzeniem chrztu.
Co się tyczy przedstawionej w chrzcie zasady, ochrzczona osoba w duchu zostaje przeniesiona przez wiarę ze starego świata do nowego. Przetacza się nad nią woda, co wskazuje na to, że jej stary człowiek jest pogrzebany, jest martwy wraz z przypisanymi mu grzechami, skażeniem i brudnymi upodobaniami zostaje pogrzebany w śmierci Chrystusa i już nigdy więcej nie stanie przed świętym okiem Boga. Wychodząc z wody, wierzący daje wyraz prawdzie, że posiada nowe życie, z martwych stałe życie Chrystusa. Tak samo jak Chrystus powstał z martwych w mocy nowego życia, usunąwszy uprzednio nasze grzechy, tak i On wychodzi z wody, zaznaczając przez to, że przez łaskę Bożą i śmierć Chrystusa znalazł się w posiadaniu nowego życia, z którym nierozerwalnie powiązana jest sprawiedliwość. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Tak mówi nam przecież list do Rzymian 6 rozdział 4 werset i warto porównać go z listem do Kolosan 2 rozdział 1 werset i z pierwszym listem Piotra 3 rozdział 18 do 22 wersetu. To wszystko czyni z chrztu poważną sprawę. Zwróć uwagę na to, że Panu Noe zbudował ołtarz. Fałszywa, zabobonna wiara obrałaby arkę za przedmiot swojej czci, ponieważ posłużyła arka ona jako narzędzie ratunku. W sercu ludzkim istnieje niepohamowana skłonność, aby na miejsce Boga stawiać Jego zarządzenia, wypowiedzi, Jego dzieła, sposoby działania i narzędzia, którymi się posługuje. To prawda, że arka została zbudowana na wyraźne polecenie Boga, ale wiara Noego uniosła się ponad nią i jej wartość, ku samemu Bogu, który ją dał. Dlatego, gdy tylko Noe opuścił arkę, wybudował ołtarz i oddał cześć Bogu, nie postrzegając arki jako przedmiot godny najwyższej czci. Od tego momentu nie czytamy nic więcej o tej arce. Historia ratunku Noego zawiera prostą, ale ozdrawiającą naukę. Z chwilą, gdy tracimy z oczu realność Boga, znajdujemy się na drodze do najgorszego bałwochwalstwa. W ocenie wiary zarządzenie Boga ma tylko wtedy wartość, gdy to sam Bóg objawia się w nim wobec duszy człowieka ze swą cudowną mocą. To znaczy tak długo, jak długo zgodnie z postanowieniem Boga wiara może w nim kosztować znakomitości Chrystusa. Wszystko, co wykracza poza tę sferę, nie przedstawia dla niej najmniejszej wartości. I gdy tylko któreś z zarządzeń Boga staje pomiędzy duszą a osobą Chrystusa i Jego dziełem, przestaje być zarządzeniem Boga, lecz staje się narzędziem w ręku szatana. W ocenie przesądnej, fałszywej wiary to właśnie zarządzenie Boga ma pierwszoplanowe znaczenie, a sam Bóg nic się nie liczy. Imienia Bożego używa się tam tylko po to, aby jeszcze mocniej uwypuklić znaczenie przedmiotu ustanowienia Bożego, który zajmuje miejsce boskiej czci, aby nadać mu niebywałą moc nad sercem i duchem ludzkim. Tak więc na przykład doszło do tego, że synowie izraelscy zaczęli oddawać cześć miedzianemu wężowi. To, co zgodnie z myślą Boga miało służyć im jako ratunek, uczynili szybko przedmiotem zabobonnego kultu, tak że bogobojny Hiskiasz musiał go rozetrzeć na proch. Węża tego ochrzczono imieniem Nehusztan, to jest miedziany. Sam w sobie Nehusztan był zwykłym kawałkiem miedzi. W rękach Boga stał się narzędziem obfitego błogosławieństwa. Wiara przyjęła go takim, jakim uczynił go Bóg. Natomiast pozbawiona autentycznej wiary przesądność Izraelitów pozbyła się objawienia zbawczej mocy i straciła z oczu prawdziwy zamiar Boga odnośnie do węża i obwołała go, no w zasadzie, Bogiem.
Podobnie jest na przykład z językami. Był dany ten właśnie rodzaj daru, mówienie językami w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, po to, żeby być sądem nad Izraelem. I potem już nie miało to żadnego znaczenia. Natomiast niewierzący ludzie, którzy powołują się na związki z religią, do dziś używają języków jako właśnie takiego miedzianego węża. Czy nie znajdujemy w tym ważnego dla nas pouczenia? Żyjemy w czasach tysięcy praw i zarządzeń. Atmosfera otaczająca wyznawców chrześcijaństwa jest pełna elementów tradycyjnej religii, która niemal całkowicie wyzuta jest z wiary i odciąga duszę od Chrystusa i dokonanego przez Niego dzieła zbawienia. Ludzkie zarządzenia i tradycje nie negują co prawda otwarcie egzystencji Chrystusa i Jego śmierci krzyżowej. Gdyby tak było, to być może nie jeden przejrzałby na oczy. Zło, o którym tu mówię, ma wyrafinowany charakter. Obok Chrystusa wprowadza się setki różnych reguł. W praktyce rodzi to zgubne przekonanie, że grzesznik nie zostaje zbawiony przez samego Chrystusa, lecz przez Chrystusa i przepisy kościelne. W ten sposób podążającej na wieczne zatracenie duszy zostaje zabrany Chrystus, gdyż na końcu okazuje się, że Chrystus w powiązaniu z ich przepisami nie ma dla nich żadnego znaczenia. Jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże, mówi list do Galacjan 5, rozdział 2, werset. Jeśli dołączycie do Chrystusa cokolwiek poza Chrystusem, to Chrystus wam nic nie pomoże. Albo cały Chrystus, albo wcale. Diabeł wmawia ludziom, że wynosząc zarządzenia Chrystusa na niebywałą rangę, okazują mu w ten sposób należyty szacunek i zbożną cześć. Czyni tak, ponieważ dobrze wie, jak skończy się ta niebezpieczna gra. Zupełnie po jego myśli Chrystus znika całkowicie z pola widzenia, a jego miejsce, miejsce Boga, zajmują wszelkiego rodzaju ludzkie własne ustanowienia. Jakże ważne jest, aby zrozumieć, że to fałszywa, przesądna wiara czyni z zarządzeń Boga istotę rzeczy. Niewiara depcze je i lekceważy, podczas gdy autentyczna wiara przestrzega ich i obchodzi się z nimi zgodnie z pierwotnym zamiarem Boga. Tym samym przedłużyłem tę część rozmyślań nieco bardziej niż rzeczywiście myślałem, że będzie to potrzebne. Z tego powodu pozwólcie, że rzucę tylko przelotne spojrzenie na to, co Słowo Boże mówi w rozdziale 9 pierwszej Księgi Mojżeszowej. W rozdziale tym znajdujemy nowe przymierze ustanowione przez Boga ze stworzeniem oraz charakterystyczny dla Niego znak. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. 9 rozdział, 1 werset. Tak więc, wprowadzając człowieka na odnowioną ziemię, Bóg nakazuje mu zaludnić całą ziemię, a nie jedynie jej część. Jego wolą było, aby ludzie zajęli całą powierzchnię ziemi, nie opierając się na swoich zjednoczonych siłach. W rozdziale 11 będzie widać i przekonamy się, w jak niewielkim stopniu człowiek ten rozkaz wykonał. Łuk Boży na obłoku. Tęcza. To jest bardzo ciekawa sprawa. Po potopie strach przed ludźmi został włożony w duszę zwierząt. Niemniej jednak całe stworzenie przez wieczne przymierze Boga zostaje uwolnione od strachu przed kolejnym potopem. Już nigdy nie będzie sądu w takiej formie. Świat ówczesny zalany wodą zginął. Teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi, jak mówi drugi list Piotra, trzeci rozdział od 6 do 7 wersetu. Kiedyś ziemia została osądzona przez wodę.
za drugim razem zostanie osądzona przez ogień. Przed tym sądem jednak nikt nie ujdzie poza tymi, którzy znaleźli swoje schronienie u tego, który sam przeszedł przez głębokie wody i płomień sądu Bożego. Potem rzekł Bóg: to będzie znakiem przymierza, łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią, kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje. Tak mówi Słowo Boże w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 9 rozdział, od 12 do 15 wersetu. Zupełna pewność, że stworzeniu nie zagraża już w żaden sposób kolejny potop, polega na niewzruszoności Bożego przymierza, którego znakiem jest tęcza. Jakże uspokajająca jest świadomość, że ile razy widzimy tęczę, Bóg również ją widzi. Tak więc pewność i bezpieczeństwo człowieka nie są zależne od ludzkiej zawodnej pamięci, lecz od zapewnienia Boga. Ja, powiedział Bóg, wspomnę na przymierze moje. Zastanów się na chwilę, zastanów się chwilę nad rzeczami, o których Bóg zapewnia, że na nie wspomni, lub przeciwnie, że już nigdy więcej wspominać ich nie będzie. Obiecuję wspomnieć na przymierze, ale grzechów i nieprawości swego ludu nie będzie już nigdy wspominał. Krzyż, który potwierdza zawarte przymierze, usuwa grzech. Wiara w to cudowne zapewnienie Boże daje pokój niespokojnemu sercu i obciążonemu sumieniu. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, na obłoku ukaże się łuk, mówi pierwsza Księga Mojżeszowa, 9 rozdział, werset 14. Jakże piękny obraz. Promienie słońca odbijane przez zapowiadające burzę i sąd chmury uspokajają serce, przekonując je o niezmiennym przymierzu Boga i jego zbawieniu. W jakże dobitny sposób tęcza przypomina nam Golgotę. Na górze tej dostrzegamy ciemną, gęstą chmurę, która kłębi się nad świętą głową baranka, tak ciemną, że w jasne południe ciemność zaległa całą ziemię. Tak przekazuje nam Ewangelia według Łukasza 23:44. Bogu niech będzie chwała. Wiara odkrywa mu w tej ciemnej chmurze najpiękniejszą tęczę, jaka kiedykolwiek pojawiła się na niebie. Widzimy, jak jasne promienie odwiecznej miłości Bożej przenikają przez gęstą, pełną grozy ciemność. Z najgęstszego mroku słyszymy słowa: tetelestai, spełniło się. W słowach tych rozpoznajemy doskonałe potwierdzenie wiecznego przymierza zawartego zarówno ze stworzeniem, jak i z Izraelem i Kościołem. I Kościołem Bożym. Niestety Noe upijał się. Ostatnia część tego 9 rozdziału opisuje doprawdy upokarzającą scenę. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. Tak niestety mamy udokumentowane w pierwszej Księdze Mojżeszowej 20 rozdział, 9 rozdział, 20 i 21 werset. Jakże w smutnym stanie znalazł się Noe, ów jedyny sprawiedliwy człowiek i zwiastun sprawiedliwości. Ach, kimże jest człowiek? Przykład Noego dowodzi, że człowiek zawodzi w każdych okolicznościach. W
Edenie, na odnowionej po potopowej ziemi, w Kananie, w okresie Kościoła, w sferze tysiącletnich błogosławieństw i chwały, zawsze i wszędzie uchybia. Nie ma w nim nic dobrego. Choćby jego przywileje były nie wiem jak wielkie, a jego pozycja najwyższa, na jakiej tylko mógłby się znaleźć, popełnia błędy i grzeszy. Noego możemy rozpatrywać z dwóch różnych punktów widzenia, jako obraz i jako zwykłego człowieka, podczas gdy Noe jako obraz kryje w sobie rzadko spotykane piękno, to jako człowiek pełen jest niedoskonałości i głupoty. Niemniej jednak Duch Święty przykazał spisać o nim następujące świadectwo. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 9 werset. Łaska Boża zakryła wszystkie jego grzechy i przyodziała go w nieskazitelną szatę sprawiedliwości. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Czyli pokazuje to, że potrzebował tej łaski. Nawet wówczas, gdy Noe odkrył swą nagość, Bóg jej nie widział, gdyż on nie postrzegał go w słabości jego przyrodzonego stanu, lecz w mocy podarowanej mu Bożej i wiecznej sprawiedliwości. To pomaga nam zrozumieć, jakże błędne i ohydne było zachowanie Chama, jak bardzo oddalony był od Boga i nieświadomy co do myśli Bożych. Wydaje się, że nie zaznał nigdy szczęścia tego, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Księga Psalmów, 32 rozdział, 1 werset. W przeciwieństwie do niego Sem i Jafet w swym postępowaniu są pięknym przykładem na to, jak Bóg traktuje nagość człowieka. Obaj otrzymali błogosławieństwo, podczas gdy Ham został przeklęty.